Kochani, ja mam na imię Dorota. Witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Dzisiaj wracam do Waszej i mojej jednej z ulubionych serii, czyli 7 grzechów głównych. I robię to już po raz przedostatni, bo oprócz dzisiejszego został nam tylko jeden grzech. Koniecznie sprawdźcie pozostałe grzechy, link w opisie, a póki co opowiem Wam trochę o dzisiejszym grzechu. Dzisiaj na warsztat wzięłam pychę, stąd oczywiste, wydaje mi się, choć może niedosłowne, nawiązanie do pawia. Paw jest kulturowo utożsamiany z dumą, z pychą, a w dodatku jest piękny i ma cudne kolory, dlatego nie mogłam się oprzeć. Z pychą czy też z dumą jest tak, że no w sumie nie ma nic złego w byciu dumnym ze swoich osiągnięć, w patrzeniu na siebie w lustrze i myśleniu sobie: jestem piękny, jestem piękna. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy przysłania nam to obraz siebie i świata, widzimy tylko te swoje osiągnięcia, wywyższamy się i do tego właśnie może prowadzić pycha. Dlatego pamiętajcie, bądźcie dumni z siebie i ze swoich osiągnięć, ale pychy się wystrzegajcie. A jeżeli chcielibyście być dumni z tego, że wspieracie mnie w tworzeniu filmów dla Was, to oczywiście subskrybujcie, naciśnijcie dzwoneczek, zostawcie lajka, koment. Jestem z Was dumna. A teraz malujmy. Zaczynajmy więc. A ja zaczęłam od zakrycia brwi i przygotowania twarzy, to znaczy nałożyłam podkład i korektor, natomiast twarzy nie pudrowałam, żeby właśnie te, które widzicie, farby tłuste, dobrze rozprowadzały mi się na powierzchni mojej twarzy. A zaczynam od takiego fuksjowego różu. Nakładam go tak jakby na brzegach twarzy i wszystkie te kolory, których będę używać, raczej koncentruję się z nimi na brzegach twarzy, na konturowaniu, tak jakby miejscu konturowania, natomiast centralną część twarzy zostawiam nietkniętą. Do różu dokładam teraz niebieskiego, to jest taka ultramaryna. Kolory dokładam takim małym, zbitym pędzelkiem, natomiast trochę bardziej miękkim je razem blenduję. No i dokładam czarnego, on wędruje już na same brzegi twarzy, przy linii włosów, pod kości policzkowe. No i teraz zamieniam tłuste farby na cienie do powiek. W pierwszej kolejności sięgam po taki jasno-miętowy lub jasno-turkusowy, zależy jak na to patrzeć. I bawię się tutaj zarówno cieniami matowymi, jak i połyskującymi. Następnie taki głęboki błękit i tutaj już bardziej idę w kierunku tego, żeby wzmacniać te kolory, które wcześniej już nałożyłam za pomocą tłustych farb, więc w podobne miejsca one wędrują. To samo robię z różem i z czernią. Przyznam Wam, że ten makijaż to była jedna z tych prac, w których zaczynając miałam jakąś tam ogólną koncepcję, jak to będzie wyglądać, że kolorami będzie nawiązywać do jakiegoś egzotycznego ptaka czy do pawia, natomiast wszystkie szczegóły tak naprawdę wymyślałam na bieżąco, improwizowałam. Myślę, że dobrze jest czasem sobie pozwolić właśnie na taką improwizację. Zazwyczaj myślę, że wychodzi to nam na plus. I sami zazwyczaj siebie możemy troszeczkę zaskoczyć. Dajcie mi znać, czy Wy też lubicie improwizację, czy raczej wolicie trzymać się z góry założonego planu. A ja już wracam do tego, co dzieje się na ekranie. Otóż znów powróciłam do farb tłustych. Tym razem sięgnęłam po farbę białą z Kriolana i zaczęłam tworzyć wokół oczu taki wzór, który był inspirowany właśnie pawiem. Przy nakładaniu tej bieli przy oczach trochę zatarł mi się ten miętowy kolor, więc powróciłam z nim, a następnie blenduję jeszcze tą białą, tłustą farbę na centralną część twarzy. Utrwaliłam jeszcze tę tłustą farbę białym pudrem, a następnie przechodzę do oczu. W kąciki powędrował odcień żółty. Teraz na dolną powiekę nakładam bazę pod cienie i przyklejam do niej
turkusowy pyłek. Linię wodną podkreślam jeszcze kredką w bardzo podobnym odcieniu. Dodam, że i pyłek, i kredka są takie metalizujące, więc bardzo dobrze z sobą grają. Na górną powiekę dokładam jeszcze czerni, wędruje ona w załamanie powieki, w zewnętrzny kącik, a także przy linii rzęs. Dekolt maluję farbą wodną. Jak widzicie, sięgnęłam tutaj po turkus, taki już bardziej zielonkawy. Na centralną część dekoltu dołożę jeszcze taki metaliczny błękit. Nie wiem, czego tu będzie dokładnie widać. O, teraz troszeczkę wydaje mi się widać. On fajnie działa tą swoją metalicznością, natomiast tutaj na ekranie niewiele różni się od turkusu. Następnie sięgnęłam po złotą farbę, zrobiłam nią takie nieregularne mazy, natomiast stwierdziłam, że za mało się jeszcze odznacza i dodałam takiego miedzianego pyłku. Eksperymentów ciąg dalszy, żeby jeszcze troszeczkę przełamać tę strukturę na dekolcie, dodaję plamek i plamki również wędrują na kości policzkowe, no i właściwie wszędzie tam, gdzie jest ta mocna biel. Do plamek postanowiłam również dodać trochę kresek, bo brakowało mi tu jakiegoś takiego konkretnego kształtu, konkretnego akcentu. Wszystko jest takie mocno rozmyte i nieokreślone. Następnie przyklejam sztuczne rzęsy. O, są, no bo moje to są, ale jakby ich nie było. Czarne wydały mi się jakieś takie nudne, więc pomalowałam je kolorowymi tuszami do rzęs. Szczerze mówiąc, trochę je pokleiły, ale uznałam, że to ujdzie. Teraz chwilę zagwozdki, który kolor wybrać do ust i zdecydowałam się na zielony i złoty metaliczny z NYXA z serii Cosmetic Metals. Połączyłam je ze sobą i jeszcze w kącikach dodałam troszeczkę cienia do powiek, żeby przyciemnić i zmatowić nieco właśnie te kąciki. I to właściwie już wszystko, jeśli chodzi o makijaż. Na Mastix naklejam jeszcze tylko ozdobę z piór. Wykańczam ją trzema kamyczkami. No i to wszystko na dzisiaj, kochani. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję również ogromną, że się Wam podobało i że będziecie ze mną przy ostatnim już grzechu, czyli gniewie. Do zobaczenia, buźka!